każdy rok ściągnąć wystawę judaików takich klasycznych. Ci, którzy malowali Stary Testament, nikt nie malował Żydów w żadnym aspekcie. I z kolei zaczęło interesować, to po co tych Żydów rysować, malować. I profesor Pokropek mówi, że to jest forma swoistej pojętej dokumentacji historii. Że po prostu ci ludzie przez, że tak powiem, początek swojego życia, cały czas spotykający się ze środowiskiem żydowskim, oni mieli taką potrzebę, żeby to pokazać, zadokumentować. Może to jest taki wewnętrzna potrzeba, że zabrakło czegoś.